Witajcie, cześć, Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie grać będziemy w Gloomhaven. Gloomhaven jest to cyfrowa adaptacja gry planszowej o tej samej nazwie. Jak widać na załączonym obrazku, jest to Early Access, gra jeszcze jest we wczesnym dostępie. Jest tylko w języku... na pewno nie ma języka polskiego. Nie wiem, czy są w sumie inne języki. Nie ma, tak mi się wydawało. Zasadniczo, tak jak powiedziałem, wczesny dostęp. I gra nie ma jeszcze trybu kampanii, przez to, że jest we wczesnym dostępie, ale jest tryb Guildmaster, który bardzo dobrze, moim zdaniem, odzwierciedla już to, co w grze planszowej było. Gdzie zasadniczo jest taka gruba książeczka z kolejnymi scenariuszami do rozegrania i w ramach tej książeczki się ustawia plansze, wybiera się postacie i tak dalej. Nie będziemy robić nowej przygody, będziemy kontynuować przygodę, którą już zacząłem i postaram się wytłumaczyć, jak najwięcej będę w stanie w trakcie tego, jak będę grał i zobaczymy, jak nam długo zejdzie w ogóle. Zasadniczo, jest to gra planszowa, w której każdy z graczy kontroluje jedną z postaci, ponieważ ja jestem jednym graczem tutaj, no to będę kontrolował trzy postacie na przykład. Od dwóch do czterech postaci mniej więcej się zaleca. I cóż, no i mamy taką mapkę, gdzie mamy tą miejscowość Demon's Gate jako taką naszą startową miejscowość i mamy pewne questy, przy czym nie wszystkie questy są dostępne, bo na przykład, żeby ten quest zrobić, to muszę odblokować jakiś dodatkową lokalizację, której jeszcze nie mam. Lokalizację, lokację. A mam dwa zadania mam aktywne. Mogę albo iść tutaj, The Hounds of Despair, gdzie jest dużo... Okej. Okay. Gdzie jest dużo piesków, albo mogę iść tutaj, gdzie są kościotrupy i Living Spirity. Living Spirity mają shielda i to jest dosyć niefortunne. Obydwie rzeczy są niefortunne, powiem w ten sposób. Nie mam jeszcze, o to ciekawe w sumie, nie mam jeszcze dostępu do kapłana. Ale okej. Okay. Moje postacie trzy to jest Crackheart, Spellweaver i Mind Thief. I pokażę wam, jak zaczniemy grę. Zasadniczo myślę, że to będzie łatwiejsze. Myślę, że pójdziemy sobie zrobić te pieski, mimo że to jest prostsze, bo jest tylko jeden przeciwnik. Ale myślę, że więcej tam rzeczy zrobimy. Chociaż tu jest chainmail, który jest naprawdę fajnym przedmiotem. Idę tutaj. Zasadniczo, będę z tego Shaderesta podróżował w kierunku świątyni... Orzecha? Acorn? Może się zdarzyć, że będzie encounter. Wykrakałem. To jest losowe akurat. Encountery to są takie elementy przygodowe, gdzie w grze planszowej dosłownie macie talię kart z tymi encounterami, losujecie jeden, czytacie, co się dzieje, macie opcje, w zależności od tego, jaką opcję wybierzecie, to po drugiej stronie są odpowiedzi, w sensie, co się dzieje dalej. Więc zobaczmy, co tu się dzieje. Słyszymy jakieś szmery, hałasy, brzmiące jak walka w pobliżu. Widzimy Savasa i Ainoxa, którzy są... walczą ze sobą. Savas i Ainox to są dwie różne rasy, jeśli tak mogę określić, które występują w świecie Gloomhaven. Obydwoje mnie zauważają i proszą o pomoc. Mogę albo pomóc Savasowi, albo mogę pomóc Ainoxowi, albo mogę spróbować przerwać tą walkę bez zabijania jakichkolwiek ze stron. Albo mogę ich zignorować i po prostu iść dalej. Nie mogę wybrać tej opcji, ponieważ Crackheart, jedna z moich postaci, jest Ainoxem. Przepraszam, jest Savasem. Więc jeśli pomógłbym Ainoxowi, to bym zabił Savasa i to by spowodowało, że bym się sprzeciwił rasie mojej postaci, więc ja spróbuję pokojowo przerwać tą walkę. Okej, okay, próbujemy przerwać tą walkę i udało nam się to zrobić. Odseparowaliśmy tych dwóch adwersarzy bez wyjaśniania, dlaczego walczą. Po prostu się rozchodzą. Spoko. Ale dostaliśmy 9 punktów doświadczenia. Spoko. Punkty doświadczenia zawsze na propsie. I doszliśmy do naszej lokalizacji. Lokalizacji. Cały czas mówię lokalizacja. Lokacji. Pamiętajcie, moi drodzy, w języku polskim nie ma takiego słowa jak lokalizacja. Jest albo tłumaczenie, albo lokacja. Jedno z tych dwóch mieliście na myśli, a nie lokalizacja. Jak się zbliżamy do świątyni, słyszymy oczywiście ujadanie psów. Całe otoczenie jest w kościach i już w strzępach materiałów.
cieszymy się, że przybyliśmy już po fakcie, kiedy to stado zaatakowało. A zapach jest nieprzyjemny i przy braku jedzenia... O wow, psy zaczęły jeść tych umarłych. No dobra. Musimy być ostrożni. A, okej. Okay. Rozumiem już. Czyli przez to, że jedzą te trupy i tak dalej, to dodatkowo wszystkie ataki przeciwników są wspomagane opcją trucizny. A Mind Thief ma perka do wybrania. Jestem więc niż pewien, że to wybrałem wcześniej, no ale nieważne. Perki, to skoro już tu jestem, to już to omówię. Jak każda postać, jak zdobywa poziom, albo przy innych jeszcze okazjach, to wówczas zdobywa się perki. Perk pointy modyfikują cechy postaci. I w tym wypadku, jak się atakuje, to mamy talię modyfikatorów ataku. Ta talia modyfikatorów ataku w tym wypadku to jest to tutaj, co kursorem wskazuje. Przy ataku, przy akcji ataku, losujemy jedną kartę z tej talii i to modyfikuje ostateczną wartość obrażeń, które zadajemy. Ja już tu wybrałem dwa perki, które spowodowały, że moja talia ma tylko jedną kartę minus jeden. Normalnie było ich pięć. I wymieniłem minus dwójkę na zero. Jak zajrzymy sobie na przykład do Spellweavera, to zobaczycie, że on ma inny rozkład tych kart. Usunąłem 4 zera u niego i też zamieniłem jedną minus jedynkę na jedną plus jedynkę. I dodatkowo jeszcze wtasowałem taką kartę, która daje plus jeden i Cursa. Curse to jest status, który powoduje... Curse jest równoważny z anulowanym atakiem, czyli tą ikonką po lewej. Anulowany atak to jest jedna opcja, albo atak razy dwa to jest druga opcja. W sytuacji, kiedy tą kartę wyciągniemy, to tą talię modyfikatorów w grze planszowej się przetasowuje ponownie. I Crackheart też, ponieważ jest już na drugim poziomie. W sumie jest na trzecim, ale te punkty doświadczenia zdobyłem teraz na tym w trakcie tej wycieczki, dlatego nie mogę tego użyć. Anyways, w każdym razie bądź. Jeszcze są przedmioty. Ale o przedmiotach może powiem, jak zaczniemy grać. Muszę przeżyć 10 rund. Zobaczymy, jak tam mapa wygląda. Myślę, że to będzie jedno pomieszczenie po prostu, w którym wszystko się będzie mieściło. Tak. Mają truciznę. Trucizna powoduje, że każdy atak przeciwko takiej postaci zatrutej zadaje dodatkowe obrażenia. I tak chyba chcę je wszystkie zabić po prostu. Zadaje dodatkowe obrażenia. I jak się wyleczymy, to ściągamy wpierw truciznę, a dopiero potem można się leczyć normalnie. Pytanie, jak chcę to załatwić? Ja bym chciał chyba zrobić tak. I tego ziomka wrzucić tu. Ją wrzucić tu. Ja już wiem, co robię, więc zaraz wam wytłumaczę, co robię. Oczywiście. Crackheart w sumie. Fajnie, jakby stanął tu. Jak te psy dojdą, to będę mógł zniszczyć tą przeszkodę i zaatakować. Mam taką kartę, która... Gdzie to było? Miałem taką kartę, o! Niszczę jeden obstacle i atakuję wszystkich przeciwników, którzy byli dookoła tego pola zniszczonego. Więc mógłbym zaatakować całkiem sporo piesków w ten sposób. Tak mi się wydaje. No, może powiedzmy sobie tak. Psy, które widzimy tutaj, mają statystyki. Mają punkty zdrowia, 6 punktów zdrowia, punkty ruchu, 4 punkty ruchu bazowo. Ten ruch, tak jak atak, może być modyfikowany przez różne rzeczy. Mają 2 punkty ataku bazowego, plus cały deck attack modifiers. Jeśli widzicie po prawej stronie, nie mogę przesunąć kursora, bo jak przesunę kursor, to zniknie. A po prawej stronie pod portretem pieska jest ten deck modyfikatorów. I mają dodatkowo efekt retaliate. Retaliate powoduje, że jeśli my zaatakujemy, to ten piesek nam oddaje jeden punkt obrażeń. De facto. Ta trucizna jest dosyć niepokojąca. Na szczęście pojawiają się tylko houndy. Więc ja bym chciał w sumie... Mam tą kartę. Ja chcę to skontrolować. Bardzo szybko chcę ustawić tu dwie przeszkody i te psy będą musiały iść dookoła. To jest świetny pomysł. To jest świetny pomysł. Wyjaśnię może, co robię. Każda postać ma rękę kart.
dostępną. I w ramach tej ręki z kartami musimy wybrać dwie karty akcji. Każda karta dzieli się na górną część i dolną część. Oraz w środku ta karta ma inicjatywę podaną. W tym wypadku jest to 13, w wypadku tej drugiej karty, którą wybrałem, jest to 75. Zasadniczo wybieramy dwie karty. Pierwsza karta, którą wybierzemy, określi inicjatywę mojej postaci w tej rundzie. I postacie wykonują ruch w kolejności od najniższej inicjatywy do najwyższej. Więc 13, zakładając, że 99 to jest najwyżej, 13 to jest bardzo szybki ruch. Tak? I jak już będzie mój ruch, to muszę wybrać jedną górną część karty z tych dwóch kart i jedną dolną część karty. Zobaczycie w praktyce zaraz, jak to wygląda. Co szczurek może zrobić? Szczurek... Myślę, że na początek... Tak naprawdę ja się nie chcę przepychać, ja chcę ich tu z... Bo tu nie ma ani złota, nie ma żadnego kuferka ze skarbem, nie ma drzwi. Więc akurat to jest mało, mało ciekawy może scenariusz pod tym względem, ale szczurek powinien być jednak z przodu. I szczurek... Ha, wiem co zrobię szczurkiem. Szczurkiem zrobię niewidzialność. I zrobię to. Myślę, że zrobię to. Crackhard ma, no i jeszcze ta pani. Będę się starał oczywiście zabić jak najwięcej przeciwników. Nie martwcie się. Ta na dzień dobry to w sumie mogłaby nic nie robić, ale niech postrzela trochę. A więc użyjemy... Ona może późno robić ruch. Więc zrobimy 69 i zrobimy atak za 2. Ogólnie Spellweaver to jest mag. I jego punkt, jego karty w większości przypadków mają tą ikonkę spalonej karty, która powoduje, że po użyciu karty musimy ją odłożyć na stos kart spalonych. Kart spalonych nie odzyskujemy. Jeśli użyjemy akcji, która nie ma takiej ikonki, na przykład tego dolnego ataku w zasięgu 2, to ta karta idzie na tak zwany discard pile, karty odrzucone, i te karty można odzyskać w późniejszym etapie. Ale Spellweaver, ponieważ ma dużo właśnie tych kart, które palą te karty, czyli mają tą ikonkę spalonej karty, ma również kartę, która umożliwia odzyskanie tych wszystkich kart spalonych. To jest unikalna cecha charakterystyczna dla tej klasy. Zakończyłem talię. Ojej, wszystkie pieski są wolniejsze. Wszystkie pieski są wolniejsze, atakują wpierw w miejscu, w którym są, potem robią ruch 2 i potem atakują ponownie. Więc moja akcja Spellweavera nie poszła po moje myśli, no ale nieważne. Nieważne. Zaczynamy od mojego Craigharta. I Craigheart, tak jak powiedziałem, wybierzemy dolną akcję tego i utworzymy dwie przeszkody. Co to spowoduje? To spowoduje, że te pieski nie mogą przejść tędy. Muszą iść naokoło. A ja mam przeżyć 10 rund, więc mi zależy na tym, żeby utworzyć te przeszkody. I tak naprawdę ja mogę bardzo łatwo oszukać grę i potem tylko atakować zdalnie, jeśli bym postawił jeszcze tu dwie przeszkody. Wprawdzie nie mam teraz do tego do końca miejsca. Bo szczurek stoi. Bo szczurek stoi na miejscu. Chyba że szczurka bym wycofał. Jestem w stanie się zabudować. To jest bardzo ciekawa koncepcja. I teraz, mam górną kartę, w której atakuję, ale nie mam żadnego celu obok siebie. Atak jest wykonywany tylko na polu obok, a ponieważ nie mam żadnego celu, który jest poprawnym celem, to nie mogę zaatakować. Ale mogę po prostu ominąć atak. Oh wait. Shoot. Ha, 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 źle zrobiłem. To jest błąd, który już kiedyś wykonałem. To jest błąd, który już kiedyś wykonałem. Nie mogę cofnąć, bo wybrałem skip attack, a nie undo. Chciałem zrobić undo, bo nie chciałem tracić tej karty, no ale okej, dobra. Myślę, że i tak to przeżyję, trudno. Spaliłem tą kartę, otrzymałem obrażenia. Bosko. To mi nie poszło tak, jak chciałem. Anyways. Oni się ruszają o 2, tak czy tak. W sumie... A, tylko że jak zrobię short resta, to... I tak ten pies podejdzie i tak. To niech się ten zimmobilizuje.
I w sumie chcę odejść. Najwyżej postawię tu szczurka. I skill movement zrobimy. To jest kwestia tego, w grze planszowej normalnie jakbym grał, powiedziałbym, że nie robię tej akcji Crackheartem. To było niefortunne. Anyways. Kończymy turę. Spellweaver. Mój caster. Więc chciałem tego użyć, ale nie mogę, bo nie mam w zasięgu nikogo. Więc użyję tego. Niezależnie. I mogę użyć teraz przedmiotu, który spowoduje, że atak zostanie wzmocniony. Widzicie, że tu jest 3. Teraz jest atak 4. Po prostu dodaję plus 1 punkt ataku. I jeśli spojrzycie sobie tutaj na dolny ten, atakuje 3 psy w tej chwili. Przy pomocy tego będzie animacja. Więc temu zadałem 5 punktów obrażeń. Temu zadałem też 5 punktów obrażeń. I to wszystko jest tutaj zapisane. I temu ostatniemu zadałem 4, bo wylosowałem 0. I Spellweaver ma również płaszczy, który może się zrobić niewidzialny, ale nie chcę tego robić. Więc zrobimy skip attack. I zakończymy turę. Tak, no ten piesek podejdzie. To było do przewidzenia. Mogę zablokować to obrażenie, ale i tak zostałem zatruty. Niestety. Ja i tak myślę, że jestem w stanie zabić te wszystkie psy. Widzę, że teraz tu się tylko jeden pies pojawi. 10 rund bez problemu powinien być w stanie przeżyć. Zróbmy szybki atak i zróbmy... Co? Ty przyzwij nam szczura. Ale kiedy tego szczura chcemy przyzwać? To jest bardzo dobre pytanie. Chyba chcę zrobić stana wpierw. Patrz, ile mam ataków zasięgowych. Wcale nie mam tak dużo. Mogę zrobić ten submissive w ten. To jest dolna karta i górną kartą disarmy. Mogę zrobić to chyba. To jest śmieszne, bo powoduje, że się będą atakować nawzajem. I Crackheart. No i właśnie. Jak odzyskujemy karty zdiscardowane? Możemy albo zrobić long resta, gdzie tracimy całą turę, albo możemy zrobić short resta, gdzie losowa karta z kart odrzuconych, discard. Trochę zasłania mój portret, ale tu jest discard. Jest spalona, a pozostałe karty z discarda wracają nam do ręki, możemy znowu ich używać. I chciałem tego użyć, żeby zabić tego pieska i ustawić tu dwie blokady. Pieski nie mogą do mnie dojść. Jest gra załatwiona. Ale zanim to nastąpi, muszę jakoś sobie z tym inaczej poradzić. Muszę jeszcze dwie karty wywalić, więc użyję tego Retaliate'a. To jest całkiem spoko opcja. Może będę się leczył. Myślę, że się będę leczył po prostu. Myślę, że się po prostu będę leczył. Spoko. Pieski mają ruch 7, czyli bardzo szybki ruch, i mają madla. Ponieważ teraz obydwie te postacie, i moja postać, i piesek ma tą samą inicjatywę, to gracz zawsze jest pierwszy. Jakby ktoś się zastanawiał. Taki bonus. One będą daleko szły. Te pieski. Ale ja mimo wszystko chcę zrobić ten atak. Raz, dwa, trzy. No tylko dwa pieski jestem w stanie dotknąć. Ogólnie to jest atak 3 w zasięgu 4. Czyli mógłbym zrobić ewentualnie tak. 4 pola po prostu mogę stargetować w miarę w linii. I to jest erupcja jakaś impalująca, cokolwiek. Przebijająca. Ok, potwierdzam ten atak, zabijamy te pieski. Przez to, że atakuje z dystansu, to ten efekt Retaliate, który te pieski mają, jest nieaktywowany. On jest tylko aktywowany, kiedy jest walka w bezpośrednim zwarciu. Te pieski dojdą tu. Ja nie wiem, czy ja chcę się tak zabunkrowywać w sumie. Bo mam wrażenie, że wszystko jestem w stanie zabić. Inaczej ta gra będzie nudna. Jak się zabunkruje.
A mógłbym się kawałek dalej zabunkrować. Teraz widzę. Okej. Może tak zrobimy. O, chciałem robić disarma, chciałem robić atak, ale chyba to zmienię. I po prostu zrobimy atak zwykły. Myślę, że mogę ten atak zrobić. O, ale teraz zobaczycie, że dostanę te punkty obrażeń. Miałem disadvantage. Moodle powoduje, że jest disadvantage, czyli losujemy dwa modyfikatory. I ten modyfikator, który... Chcę stanąć tu. Ten modyfikator, który jest niższy czy gorszy, zostanie wybrany. Tak to wygląda. Zastanawiam się, ile z tego, co mówię, w ogóle jest dla was jasne. Ale mam nadzieję, że nie jest tak tragicznie. I Craighard. Craighard, nasz przyjaciel. Chciał się leczyć, ale nie ma potrzeby się leczyć, więc będzie atakował. Zaatakujemy tego pieska. Nie poszło do końca po mojej myśli. I pójdę tylko z to złoto wziąć. Złoto jest warte 3 sztuki, jeśli się nie mylę. Tak, więc się opłaca. Opłaca się brać złoto. Okej, okay. Postarajmy się zrobić teraz Icy Blasta i rozwalić tą pozostałą część piesków. O, ty też chciałbyś szybko działać i chciałbyś też sporo poatakować. W sumie może to. Te hile za każdym atakiem to nie jest wcale głupia opcja. I Craighard. Nie chcę niszczyć przeszkód. Mogę zrobić to. I tego Retaliate'a uruchomić na wypadek gdyby. Chyba, żebym rozwalił tą przeszkodę, wsunął tego na tą przeszkodę. Może to nie jest zły pomysł. Czyli tu użyjemy górnej akcji, a dolną akcją będzie to. Pieski mają 26, czyli przed Craighardem. Move 4 i atak 2. Czyli całkiem niefajnie. Powiedzmy sobie szczerze. Zaczniemy. Daleko idą. Zaczniemy od stana. Stan powoduje, że przeciwnik po prostu omija swoją turę. Nie jest w stanie nic zrobić. I teraz zrobimy sobie ten ointment. Ointment to jest taka aura, która jest aktywna tylko na tego szczurka, na tego Mindtiffa. I w tym wypadku na każdym ataku melee, czyli w walce w zwarciu, dodatkowo mamy akcję leczenia o zasięgu 2. Więc jak zabiję tego pieska, mam nadzieję, że zabiję, zabiłem, to nadal teraz będę miał akcję o leczenia 2 i mogę wyleczyć praktycznie Craighardta albo Spellweavera. Wyleczę Spellweavera, bo więcej leczę. I teraz jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, ponieważ mój szczurek był pierwszy w tej turze. Zróbmy to. Ponieważ szczurek był pierwszy w tej turze, to dlatego będzie pierwszy celowany przez przeciwników. Przez ataki przeciwników. Jakby ktoś się zastanawiał. Mogę tego użyć, to nie przeszkadza. Na wypadek, gdyby kiedyś coś, ale nie spodziewam się. Tu będą tylko pieski, więc to jest naprawdę... Chciałem się zablokować, ale nie mam potrzeby. Nie mam potrzeby się blokować. No i tak jak powiedziałem, szczurek teraz dostaje obrażenia. Możemy... Okej, opowiem teraz przy kolejnej okazji. Możemy albo wybrać... dobra. Trzy rzeczy teraz tu się wydarzyły. Po pierwsze, gościu zaatakował atak 2, wylosował modyfikator minus 2 i 0, bo miał ten disadvantage, więc wybrał minus 2. 2 minus 2 jest 0. Ale... Mój szczurek ma poisona. Poison powoduje, że dodajemy plus 1 do ataku. I dlatego ostatecznie zadaje mi jeden punkt obrażeń. I teraz, kiedy otrzymujemy obrażenia, mamy do wyboru jedną z trzech akcji. Możemy albo spalić jedną kartę z ręki, żeby
nie otrzymać tych obrażeń, albo możemy po prostu otrzymać te obrażenia. Jeśli mamy więcej punktów zdrowia niż trzeba, no to nie ma problemu z tym. Albo możemy spalić dwie karty z discardu. Czyli jest to taka najbardziej dotkliwa kara. Ale ponieważ na razie mam więcej punktów zdrowia niż trzeba, więc mogę po prostu spalić tą kartę. I Cray Card. Chciałem tego użyć. A może użyję tego? I zaatakuję te trzy pieski, zakładam. Zakładam, że zaatakuję te trzy pieski. I potem w następnej turze mógłbym zrobić tutaj murek. I tylko tu mieć wejście. Może to nie jest takie głupie. Obydwie opcje są fajne. Powiedzmy sobie szczerze. Ale to mi się chyba podoba bardziej. Tak zróbmy. Podejdziemy sobie tu. I... O, pominiemy resztę ruchu. Zniszczymy tą przeszkodę. Co powinno zaatakować wszystkie pieski. Bo ta przeszkoda zajmuje dwa miejsca. I nadal mogę użyć tego modyfikatoru, który dodaje plus jeden punkt ataku. Więc tego użyję. I zobaczymy. Okej. Ten piesek, temu pieskowi się poszczęściło. A nadal dostaje retaliate'a, co jest dosyć ciekawe, no ale spoko. Więcej piesków. Zasadniczo ta plansza jest dosyć nudna, bo są same pieski. Ja lubię osobiście ten taki tryb z góry widzenia. Zróbmy to, zróbmy to. Mamy sporo ataków. Dzięki temu. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aha, i ta ma teraz ten problem, gdzie nie ma co robić. Ona nie ma co robić. Cray Card. Mógłbym się zabunkrować, no. Zróbmy Short Resta może. Może się trzeba było zabunkrować. Nadal się mogę zabunkrować. Wystarczy, że szczurkiem bym poszedł tu, Cray Cardem bym poszedł tu. No nie, nadal będzie jedno pole otwarcia. Zawsze będzie jedno pole otwarcia. A, w sumie to jest lepsze. Bo odpycha jeszcze przeciwnika. Jak odepchnę przeciwnika, to wtedy ten efekt retaliate'a nie działa. To jest dosyć dobre. Zróbmy to. I zróbmy Dirt Tornado. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ta będzie miała głupi ruch. Nic z tego ruchu nie ma sensu. No, okej. Zdarza się czasami tak. 83. Mów dwa tylko, więc te dwa pieski w ogóle nie dojdą. Ten piesek dojdzie. I mój szczurek jest oczywiście pierwszy. Bo jest zawsze chętny. Ja odpycham o 3. Więc jak odepchnę to o 3, to ten piesek już nie dojdzie. Mogłbym mu sprzedać jeszcze poisona, jakbym bardzo chciał. Czy chcę? Mogę mu sprzedać poisona. I odepchniemy go tu? A i wyleczymy siebie. Wyleczymy siebie z tego poisona. Niestety jak leczymy poisona, to nie leczymy niczego więcej. I zaatakujemy dolną akcją, a dodajemy akcję Wunda. Powoduje to, że piesek otrzyma jeden punkt obrażeń na początku swojej tury. Ja przyjmę jedno obrażenie, a potem się wyleczę. Dwa. Także całkiem dobry deal. I mógłbym użyć tego, żeby odzyskać jedną kartę i chyba tego użyję. Bo sporo kart już straciłem. Chciałbym odzyskać chyba mojego stana. Tak. Chcę mojego stana odzyskać. Chyba, że niewidzialność.
Nie, biorę Stana. Ekspimy. Bo też nie wiem, czy zwróciliście uwagę, przy tych kartach są te punkty doświadczenia w tych gwiazdkowych tych. Ogólnie w ten sposób postacie zdobywają wyższe poziomy. I tu widzicie, że MindTV ma 123 punkty na 150, ten ma 102 na 95, jest... mógłby levelować, no ale to za chwilę, może tak powiem. A tu chcieliśmy to zrobić. Korzystają... O, tylko że nie jestem... A, jestem w stanie tu sięgnąć, okej, okay, to dobrze. Bo chciałem tu sięgnąć, chciałem dwa pieski sięgnąć. Może ten będzie atakował, o ma disadvantage, ma wunda, on zginie zaraz. Więc zaatakujemy te dwa, plus jeden do ataku, perfekcyjnie. O, obydwa zginęły, świetnie. A mogę tego użyć, czy muszę, nie musiałbym, ale użyję. Skończymy turę. No i teraz tak jak powiedziałem, ta ma dziwny ruch, bo w ramach jej ruchu mogę iść po złoto. Jeśli bym bardzo chciał. Idźmy tam. Skip movement. I odzyskajmy wszystkie spalone karty. Pieski. Mało tych piesków jest bardzo. Uuu, to boli. Nadal 3 punkty. Okej, jestem w stanie przyjąć, nie? Ale boli to. O, on jest za daleko. Chciałem tego szczurka przyzwać, bo to jest śmieszne. A z drugiej strony ten lud w zasięgu 2 też nie jest zły. Ale myślę, że zaczniemy od tego. O, w sumie... Zróbmy to i to. Ta znowuż to nie ma co robić. Nie mam dobrych opcji w tej chwili. Chcę się chyba zastawić z powrotem. I olać te... Olać przeciwników. Więc muszę zabić tego pieska i postawić Craighartem dwie przeszkody. Więc szczurek ma być pierwszy, faktycznie. I szczurkiem pójdziemy tu, zablokujemy tego, a temu zrobimy short resta. Dobrze, to mogę to wyrzucić. Bo ja chcę dwie przeszkody stawiać. Ten piesek jest nieistotny w tej chwili. A ja chcę wybrać... To będę chciał wybierać, na pewno. I aha, tylko że nie mam ruchu wtedy. Czyli muszę tego pieska zabić. Okej. Okay. Fair enough. Jestem w stanie go zabić. Nawet jeśli nie jestem w stanie go zabić, to jestem w stanie go odepchnąć. Tak zakładam. No i ty, biedna. Weź na razie ten Icy Blast. I zróbmy to, ale... 19 są bardzo szybcy. O, i mają... A wylosowali kartę, która jest kartą specjalną, nie, bo jest taka trochę mocniejsza. Ma atak 2 i plus 2 za każdy target, który jest w pobliżu sojusznika. To jest akurat mocne. Więc, tak jak powiedziałem, tylko że te wszystkie pieski otoczą mojego Craigharta. To nie jest dobre. Nie zmienia to faktu, że ja mojego planu nie zmieniam. Nie mam jumpa, nie? W szczurku. Nie mam jumpa. Niefortunnie jumpa nie mam. Więc... mógłbym go strzelić. Oni mają ruch 4 aż. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Ten nie dojdzie. Ten dojdzie i ten dojdzie. Więc nadal będę miał dwa pola zajęte. I to jest to, co chciałem uniknąć. Tak naprawdę.
No nic. Idę tu. Pomijamy atak i stanujemy tego ziomka. On zgnie na początku swojej tury, bo ma wunda. Więc po prostu zginie. Au! Ojej! Czyżby ten był pierwszy? Nie, okej. Okay. Czasami kolejność ma znaczenie. Czasami jakby się to poblokowało, to by to nieźle... O, wow. Chyba wolę spalić karty, niż dostać 5 punktów obrażeń. Bo potem się mogę nie przeleczyć, a Craycard musi przeżyć. Więc wolę spalić kartę. Sorry. Tak, i się teraz trochę mi pokomplikowało, bo nie mam jak się pozastawiać. Mam jak się pozastawiać, okej. Okay. Odepchnę tego pieska i zastawię tutaj te dwa pola. I tyle. Chyba, że odepchną tego pieska i zastawił te dwa pola. Nie. A, nie mogę. O! To nie jest sympatyczne. W normalnej grze można tak było zrobić. Okej, okay, rozumiem. Dobra, to pójdę tu. Całe moje plany idą na marne. I Spellweaver teraz. Okej, okay, strzelę z tego. Tak czy tak. O, najgorzej. Najgorzej, jak tylko się mogło wydarzyć. O, tylko że ja muszę to zebrać. Bo przez to, że to jest tutaj, nie mogę. A, czy chcę się zrobić niewidzialny? Chyba chcę się zrobić niewidzialny. Więc mnie nie zaatakują teraz w następnej turze, bo jestem niewidzialny i jestem traktowany jak przeszkoda. Kolejna tura. To mi tu nie wychodzi tak, jakbym chciał. No ale okej. Okay. A ten musiałby zrobić long resta. Żeby móc to przeżyć. A ten by bardzo chciał odzyskać swoje przeszkody. I zrobić jednak tu i tu przeszkodę. Czy to się opłaca? Myślę, że się opłaca. Tak. Chcę to spalić, chcę moje avalanche i chcę te dwie przeszkody zrobić, a szczurek no będzie próbował robić long resta. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A ta bardzo powolutku, zupełnie nieśpiesznie. Okej, okay. Oni mają 26, czyli są przed Craycardem. Dang it! To niedobrze. To niedobrze, bo ten przejdzie i dojdzie tam. I cały mój plan znowu strzezł na niczym, no. Okej, okay, przynajmniej nie był w stanie tego użyć. I co mam teraz zrobić, no? Ojaj, no muszę zabić tego pieska u góry. Wow! Nawet go nie zabiło! No czemu to jest takie niefortunne? Zupełnie nie po mojej myśli. Zupełnie nie po mojej myśli. Będę trzeci raz próbował. Trzeci raz będę próbował to zrobić. Masakra. No i szczurek się wyleczył, ale wyleczył się tylko z trucizny. Niestety. I co ja chcę się pozbyć? Oh wait, mam jeszcze szczura. Mogę przyzwać swojego szczura, to dobrze. Nie
podoba mi się to, że Craycard traci tyle tych kart. Wyrzucę to chyba. A może... Nie, to mogę wyrzucić. To jest niepotrzebne. Siódma runda. Jeszcze 4 rundy muszę przeżyć. I póki co nic z mojego obstawiania się. Healów też nie mam. Okej, ty musisz zrobić long resta. To bez dwóch zdań. Ty zestanujesz tego ziomka, żeby nie zaatakował Craigharta i miejmy nadzieję, że drugi piesek jakiś nie zestanuje go również. W zasięgu 5. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, to jest za daleko wszystko. Chyba przyzwę mojego szczura. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. A Craigheart... Robisz long resta, mistrzu, chyba. Chociaż no, stracę turę, więc nie mogę tego zrobić, okej. Okay. Nie mogę tego zrobić. Muszę coś pokombinować. Zróbmy to. I zrób... To jest górna akcja, a dolną akcją niech będzie to. Mów dwa tylko, okej. Okay. Czyli zaczynamy od... Stana. I od przyzwania szczura. Szczur przyzywa szczura. Aha, w ogóle nie skomentowałem tego, że możemy tworzyć żywioły i te żywioły potem wzmacniają nasze zdolności. Oczywiście. Oczywiście. Kurczaki, no... Spróbuję go zabić. Jesus Christ! Czemu on ma takiego pecha? On nie wyciągnął jeszcze żadnej karty, która byłaby dobra. Wow. Naprawdę wow. Tak, ty się leczysz. I spal to jest zupełnie niepotrzebna mi karta. Okej, okay, muszę przeżyć 3 rundy Craigheartem. Te psy go zabiją. Robię long resta. O, ty, mistrzu, musisz być szybki. Więc zrobimy to i zrobimy to. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i ty... Ty nie możesz być szybka z kolei. Szczurek ma być szybki, bo szczur ma być wybrany jako cel ataków piesków. W razie czego. Chcemy zabić tego psa. No nie ukrywajmy. Chcemy... O, moment. Leczenie. Leczenie na dole. To jest ważne. I zróbmy to. Mógłbym tak naprawdę zaatakować dwa razy przy pomocy tych kart. I to nie jest tragiczna opcja. I zabić w ten sposób tego gościa. Ja się boję, że te psy wszystkie podchodzą. Więc raczej będzie leczenie i atak za 3. Okej. Okay. Atak move 2, więc tylko ten pies dojdzie. To jest dobry znak. To jest bardzo dobry znak. O, co nie zmienia faktu, że muszę zabić tego psa. O, leczenie. Craigheart musi przeżyć. Pamiętajcie. No i próbujemy, no. Nie mam żadnych... Minus 2. Ajajajaj, te modyfikatory nie są po mojej myśli. O, właśnie, szczurek zawsze wykona ruch przed szczurkiem właściwym. Taka fajna ciekawostka, uważam. Ty się zimmobilizuj. Nie ma ruchu. A i w sumie, ty ziomuś, zaatakuj tego ziomka. Pięknie. I go zatrułeś, bo masz taki efekt. Spoko. Pieski idą tylko o 2. Idą ku szczurkowi. Szczurek w tej chwili robi za mur. Dobra, i ty się w końcu leczysz.
i wyrzuć tornado. Tornado. Nie, chyba to wyrzuć. To wyrzuć, to jest niepotrzebne. A więc się uleczyłeś trochę, świetnie. Bardzo dobra robota. I robimy to, bo jest leczenie, i robimy to, i próbujemy zrobić to moje zastawienie się w końcu. Ty z kolei chyba chcesz się zrobić niewidzialny dosyć szybko. A i mógłbym użyć tego. A, problem jest, że jak... O, okej. To chyba chcę zrobić to, żeby podejść tu. I tu się zrobić niewidzialnym. Bo ten szczur się ruszy. Ten szczur się ruszy. I to nie jest dobre. A, atakuj. To tam bez znaczenia. O, move 3! Wow. Okej, dobrze, że szczurek jest pierwszy, bo to oznacza, że ten szczur zostanie zaatakowany dosyć mocno. I się nie ruszy. Co jest akurat dobre. Tylko, że ci mi powchodzą... Powchodzą mi w te pola, w które mieli nie powchodzić. Mogę jedno obrażenie przyjąć. Jeszcze nie zginąłem. Nie powchodzą. Okej, te dwa pola są zablokowane. Świetnie. Świetnie. No wait, ten tu wejdzie. A przyjmiemy dwa obrażenia. Niechętnie. Okej, szczurek będzie musiał zabić. Przyjmij dwa obrażenia. I trucizny. Nadal mam modyfikator, który powoduje, że się leczę na ataku. Przy czym ja sam mam jeden punkt zdrowia. Mam jeden punkt zdrowia, więc nie mogę zaatakować z bliska. Bo jak go nie zabiję, to zginę. Mam jakieś karty w ręce? Mam sporo kart w ręce. Mogę tego Retaliate'a przyjąć i spreventować. A ważniejszy jest dla mnie ten atak w tej chwili. Razy dwa! Można? Można! A chcę uleczyć Craycarta, bo Craycart ma nie zginąć. A sam zrobię się niewidzialny. Nie ma mnie! Nie ma mnie, do widzenia. Okej. Okay. I Craycart w końcu może zrobić to, o czym mówiłem od początku tej rozgrywki. Czyli się zabunkruje. Zabunkruje się zupełnie i się jeszcze uleczy o 4. Czyż to nie wspaniałe? I teraz jest tylko na jeden atak pieska narażony. I go to rybka. Jego to rybka. I tak naprawdę tą panią nie przeszkadza mi to, że zrobię raz, dwa... Okej, okay, mogę... Tak naprawdę nie ma to znaczenia, której zdolności użyję. Obydwie są... Obydwie dadzą mi 3 punkty doświadczenia i obydwie zadadzą 3 punkty, bazowo 3 punkty ataku. Ale zrobię to. Proszę bardzo. Tak się zabija! Tak się zabija! Okej. Okay. To nie zabiło. No, całkiem ładnie. Całkiem ładnie sobie poradziliśmy. No i ruch oczywiście. Już zużyłem przedmiot, nie? Tak. Mógłbym wyjść w sumie. Tylko, że wtedy się narażam na 3 ataki, a tak mam tylko jeden punkt dojścia, więc nie przeszkadza mi to. Ostatnia runda, w której muszę przeżyć. I myślę, że przeżyję. Tak naprawdę chyba chcę zrobić po prostu long resta i się nie przejmować. Ty też możesz zrobić long resta i się nie przejmować. I ty też możesz zrobić long resta. To jest dziwna tura. Ale to jest tura, którą jedyne co jest mankamentem, to ja mam cały czas jednego Retaliate'a 2, więc Craycart. O, oni nie atakują nawet, okej. Okay. Pozamiatany! Idą kawałek. Spory kawałek, ale nie atakują. Więc to jest taki suar. Nigdy nie wiadomo tak naprawdę, jaką akcję przeciwnik wyciągnie. Więc to nie jest wcale takie hop, siup i infa.
mogę to wyrzucić. Nie ma to znaczenia w tej chwili. Mogę wyrzucić to. Bo już nie będę miał tury. To była ostatnia tura, miałem przeżyć 10 tur. Mogę wyrzucić to. Jej, Victoria! Okej. Dlaczego ludzie nie posiadają kotów? I na końcu walki mamy takie podsumowanie, gdzie mamy informację, ile przeciwników każda z naszych postaci zabiła, ile obrażeń każda z naszych postaci zadała, ile obrażeń każda z naszych postaci przyjęła i o dziwo Mind Thief przyjął najwięcej, mimo że Crackheart jest tankiem. Leczenie, ściągnięte złoto, przepraszam. Żadnych chestów nie było, więc tu nic nie byłem w stanie zrobić. No i ile punktów doświadczenia się zdobyło w trakcie scenariusza i użycie zdolności. I jeszcze dodatkowo mamy takie achievementy globalne, powiedzmy. A w tym wypadku Mind Thief użył swoich zdolności, żeby zaaplikować negatywne jakieś obostrzenia na przeciwnikach 30 razy do tej pory w ciągu całej mojej kampanii, więc to zaraz będziemy odblokowywać. Ale wpierw exit z tego. Exit z tego, moi drodzy. I zobaczmy, jakie jest podsumowanie questa. A podsumowanie questa jest następujące. 5 punktów doświadczenia, mamy możliwość zakupu takiej miksturki i odblokowaliśmy tą świątynię. Okej. Tak, dadzą nam healing potiona. I Craighard ma nowy poziom. Więc możemy kliknąć na ikonkę karty i dostajemy dwie karty z poziomu trzeciego i jedną tylko z nich możemy dodać. A ta karta... Okej. Okay. Przerzucamy heksa i atakujemy dwa wokół wszystkich postaci, które są dookoła tego heksa. Ciekawe. Albo move 5 z jumpem, czyli przeskakujemy przez pułapki i obstakle. To jest ciekawa opcja. Zobaczmy drugą opcję. Atak 4 lub atak jeszcze plus 4, jeśli mamy ziemię. Albo move 2 i retaliate self. To jest dobre. Bo Craycard robi za takiego tanka retaliate'a. Więc w sumie chyba mi się to bardziej podoba. To wymaga dużo pułapek. To jest bardzo sytuacyjne. I w sumie usuwa i dodaje poki. To jest karta z poziomu drugiego, tak swoją drogą. Której nie wybrałem, wybrałem sobie Explosive Punch. Bo wydawało mi się, że jest lepsze. Wydaje mi się, że to jest lepsze. Blunt Force wydaje mi się, że jest lepszy. No, biorę Blunt Force'a. I teraz mogę wymienić... Ogólnie mam 11 kart, które postać posiada. I mogę wymienić jedną z kart, na przykład Crushing Graspa, na Blunt Force'a. I w ten sposób uzyskałem tą nową kartę. I ponieważ zyskaliśmy poziom, to jeszcze mamy perka do zdobycia. Perków tak dużo akurat on nie ma, bo jest tankiem. Nie ma leczenia, o dziwo. W sumie jestem trochę zaskoczony. A weźmiemy sobie, usuniemy tą minus jedynkę chyba. Nie lubię tych minus jedynek. Te karty aktywują żywioł i wtasowują i powodują wyciągnięcie kolejnej karty, jakby ktoś się zastanawiał. Więc może to nie jest takie głupie. Będziemy puszować. Ewentualnie to. Ja lubię puszować. Weźmiemy pusza. Świetnie. I jeszcze, tak jak powiedziałem, mamy tego trenera Mercenaries, czyli nasi bohaterowie. Mind Thief dostanie perka jednego, bo opanował tych 30 różnych tych. I dodatkowo, to tutaj pokażę, można odblokować nowe klasy postaci, wykonując pozostałe zadania. Ogólnie gra się charakteryzuje tym, że to jest duże pudełko i w to pudełku są mniejsze pudełka z tymi ikonkami, które przedstawiają kolejne postacie i zaczynacie tylko z 5 postaciami na dzień dobry. I potem, żeby odblokować kolejne postacie, trzeba wykonać pewne elementy w grze planszowej, żeby odblokować na przykład ikonkę trójkącików, albo ikonkę piorunów, albo moją ulubioną. Nutka jest ciekawa,
ale moją ulubioną ikonką, bo grałem w grę planszową, więc wiem, co to jest. To jest fajne. To jest bardzo fajne. Widzę, że muszę Control Abilities używać na Alias. To jest bardzo fajna postać. Polecam. I tych postaci jest sporo. Jeszcze chyba wszystkich nie ma. Z gry planszowej. Bo jeszcze mi się wydaje, że jedna co najmniej jest brakująca chyba. Ale jest ich sporo. Więc teraz jeszcze tego perka przypiszę. I chyba chcę usunąć zera. Więc mój Mind Thief teraz ma tylko plusy. Jest już przesadzony. A tak swoją drogą, ponieważ ma trzeci poziom. Na trzecim poziomie można drugi przedmiot, ten mały, przypisać postaciom. To jest dosyć istotne w sumie. Anyways, w każdym razie bądź. To jest już prawie godzinny odcinek, także Gloomhaven, gra planszowa. Ja ją bardzo lubię. Lubię sobie w to pograć i ostatnio w Early Access jest od dawien dawna. Ale wcześniej było to bardzo niedopracowane. Bardziej skupiali się na zrobieniu mechaniki gry, a nie fabuły. A teraz jest już też ten element taki fabularny, gdzie mamy generowanie losowo podziemia i możemy odblokowywać kolejne rzeczy. Tego nie było wcześniej. Teraz już to jest, więc jak ktoś jest zainteresowany, to serdecznie polecam. W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!